intrinsic, it all matters. So cześć, witajcie. Wydaje mi się, że właśnie zaczęliście mnie słyszeć. Ja jeszcze nie widzę wiadomości na czacie i tak jak zwykle przy webinarach mamy opóźnienie. Ostatnio udało mi się w końcu zrozumieć, jak to opóźnienie działa. To znaczy wy widzicie mnie z pewnym opóźnieniem, ale ja na bieżąco widzę komentarze. Także napiszcie proszę w sekcji komentarzy, jeśli wszystko jest ok i widzicie, że mówię. A zgodnie z tym, co Łukasz napisał, to mówię cześć wszystkim, bo już jesteśmy po godzinie 19. Super, dzięki bardzo Hubert. Cześć Joanna, cześć Ewa. Ile mamy osób? Ok, już ponad 40. Tak patrzę, czy jeszcze czekamy chwilkę, czy będzie osób przybywać, jakieś troszkę spóźnialskich, ale chyba możemy zaczynać. Ok, tytuł naszego dzisiejszego spotkania, abecadło współpracy z programistami, w tym ze mną, bo ja od 9 lat pracuję jako programista w bardzo różnych firmach, w bardzo różnych dziedzinach. Zaczynałem od telekomunikacji, potem pisałem oprogramowanie, do którego odzywają się terminale, kiedy przytykacie do nich kartę, żeby zapłacić. Byłem też w banku inwestycyjnym, a ostatnio robiłem coś z zupełnie innej beczki, to znaczy zajmowałem się dziedziną inwestycji budowlanych. To taki szybki wstęp o mnie i chciałbym Was z kolei spytać, z jakiego kontekstu tutaj do nas przybywacie. Piszcie proszę te cyfry, żebym tak mniej więcej zorientował się, czy należycie do początkujących osób zupełnie nie pracujących jeszcze w IT, czy może pracujecie już jako PM-owie w IT, czy może od jakiegoś czasu już, od roku na przykład jako PM pracujecie. Ok, widzę Grzegorz. Grzegorz jest jednym z początkujących PM-ów. Zobaczmy, czy też są może jacyś biznes analitycy. To mamy na myśli przez czwórkę. O, fajnie, Katarzyna, biznes analist. Czy mamy też project managerów? O, Justyna jest product managerką. I inne też osoby są. Widzę Huberta, który jest UX-em, bardzo fajnie, czyli też ma dużo do czynienia z programistami. Okej, czyli całkiem nieźle chyba udało nam się dobrać tutaj te kategorie, bo dosyć równy rozkład po nich mamy inne. TechWriter od roku, o, też bardzo ciekawa sprawa, wymagająca zrozumienia, czym programiści się zajmują. SysOps nawet, super. Fajnie, dzięki bardzo, że w ten sposób się przedstawiliście. I chciałbym zacząć od tego, co dzisiaj z okazji z tego webinaru mam wam do zaproponowania. Pierwszy raz wcielam się w rolę influencera, to znaczy mogę Wam tutaj przekazać kod zniżkowy na kursy oferowane przez firmę IMPM. Z tym kodem, kiedy zapłacicie z góry za kurs TechMind, TechMind to jest kurs, w ramach którego ja jestem jednym z mentorów, to otrzymacie też w prezencie drugi kurs DAOPM. Tak pokrótce o tych kursach, DAOPM to jest taka forma warsztatowa, można powiedzieć, kursu dla PM-ów, to znaczy dostajecie swoich mentorów i pod ich okiem realizujecie zadania mniej więcej takie, jakie potem realizują project managerowie w IT i to trwa około 2 miesiące, jest wiele wykładów, wiele spotkań i takie zadania, których realizacją potem możecie się faktycznie pochwalić przy poszukiwaniu pracy. Z kolei kurs TechMind jest trochę bliżej tego, o czym dzisiaj będziemy rozmawiać, to znaczy jest to takie zanurzenie się w bardzo różne aspekty pracy programistów.
I tam ja prowadzę dwa moduły. Jeśli będziecie na kursie TechMind, to będziemy mieli dwa spotkania na temat backendu, czyli takiej poddziedziny programowania, w której ja działam od 9 lat. OK, koniec fragmentu sponsorowanego. Ponieważ czas nas goni, a mamy trochę tego alfabetu do pokonania, to od razu przejdę do pierwszej literki w naszym abecadle pracy z programistami. Ja tutaj cały czas, jak widzicie, że zerkam w tę stronę, to patrzę, co się dzieje na czacie. Jak będziecie mieli jakieś pytania do poszczególnych literek, to może bym was prosił, żebyście pisali dla literki A na przykład, A myślnik i pytanie. Wtedy łatwiej będzie mi się w tym połapać, bo trochę uczestników mamy. Przepraszam, jeśli jakieś pytania będą mi umykały. Przede wszystkim chcę przejść przez cały materiał, jaki przygotowaliśmy, ale pytania też mile widziane. Okej, API. Pierwsze hasło na A to od razu akronim. Akronimów w IT jest dużo, tak jak w wielu organizacjach. Na początku, jak przychodzicie do nowej pracy, to często ludzie mówią tylko takimi skrótami, nazywają tak zespoły, nie wiecie, o czym oni w ogóle mówią. U programistów jest podobnie. Natomiast API ma dosyć wiele mówiące rozbicie na te poszczególne litery, to znaczy jest to Application Programming Interface, czyli jakiś interfejs, jakiś sposób umożliwiony przez jakiś byt do programowania aplikacji oddziałujących z tym bytem. Przechodzę do przykładu, żeby było troszkę jaśniej. Tutaj mamy rysunek z takimi warstwami, co na czym siedzi, co z czego korzysta w jakimś systemie informatycznym. I ten application software, ten klocek na samej górze, to jest ta sama aplikacja jako taka, nad którą pracuje zespół programistyczny. No ale taka aplikacja może chcieć korzystać z różnych gotowych rozwiązań. Może korzystać z jakiegoś silnika graficznego, pewnie będzie chciała porozumiewać się po sieci z innymi aplikacjami albo z częścią serwerową. No jest masa takich API, czyli Application Programming Interfaces, wystawianych przez te różne gotowe rozwiązania, żeby programiści mogli z nich korzystać w swoim kodzie. Więc nie jest to taki interfejs, jaki widzicie w aplikacji jako użytkownicy, tylko taki interfejs, z jakiego program napisany przez programistów korzysta, żeby nie wykonywać pracy z grafiką albo z siecią od zera. Inny przykład, gdzie pojawia się API. API wystawia często część serwerowa aplikacji i z nią komunikują się aplikacje na iPhone, Android, na Windows Phone, jeśli ktoś ma, ale też wasze przeglądarki internetowe na laptopach czy komputerach stacjonarnych odzywają się do takiego API wystawionego przez aplikację, żeby wyświetlać wam użyteczne ekrany, wyświetlać wam dane, których potrzebujecie. W ramach kursu TechMind, akurat nie w segmencie, który ja prowadzę, tylko w jednym z pozostałych, będziecie mieli okazję, jeśli się na niego zdecydujecie, pobawić się takim narzędziem do robienia akcji na API. W tym przypadku tutaj po lewej widać, jakie operacje jakieś API umożliwia, to znaczy można na przykład pobrać wszystkich klientów, pobrać jednego pojedynczego, usunąć jakiegoś klienta, a po prawej tutaj w tym narzędziu widzimy, jakie dane przesyłamy na takie elementy API, czyli na przykład chcemy pobrać jakiegoś, co my tutaj chcemy pobrać? Trochę nie wiadomo akurat na tym przykładzie, ale w odpowiedzi dostajemy jakieś dane. No i jest to nawet część jednego z zadań domowych w ramach tego kursu, także nie będzie to tylko pokazywane, ale też będziecie mieli okazję sami się zmierzyć z różnymi takimi narzędziami. Okej,
Dopiero pierwsza litera za nami, przechodzę do B, dosyć bliskiej mi litery, bo ja od 9 lat pracuję właśnie w tematyce backendowej. No i czym jest backend? Backend to jest to, czego przeważnie nie widzicie jako użytkownicy, to znaczy wam wyświetla się jakaś strona internetowa, tam ta strona ma jakieś kolory, ma jakieś pola z danymi, które możecie odczytać, albo pola, do których możecie wprowadzić jakieś dane. I to jeszcze nie jest backend, to wszystko, co robicie na stronie internetowej, dopiero później zostanie wysłane do backendu, a cały wielki kawał logiki związany z przetwarzaniem tych danych, to jest to, co odbywa się na backendzie. I to właśnie mamy na myśli przez ten rysunek tutaj po prawej, że gdzieś tam na górze widzicie taki ładny wierzchołek wielkiej góry lodowej, wielkiej ilości kodu, nad którą pracują backend deweloperzy, backendowcy też często mówimy po polsku, żeby te dane zapisywać do bazy, odczytywać z bazy. OK, widzę, idę bardzo fajne pytanie, czy każda aplikacja ma zawsze backend? Nie, może się zdarzyć tak, że nie chcemy żadnych danych przechowywać, że jest to tylko strona internetowa do wyświetlenia. Pytanie, czy to wtedy jest aplikacja, ale przeważnie kiedy jakieś zmiany da się wprowadzać w tej aplikacji, to znaczy aplikacja, nawet taka totalnie podstawowa rzecz, jak zakładanie konta i później logowanie się, no to to najczęściej odbywa się z udziałem jakiegoś backendu, więc pewnie przykłady można znaleźć bez backendu, ale to zbyt często nie występuje, zwłaszcza jak już projekt jest pod opieką PM-a, jest na tyle złożony, że mamy cały zespół programistyczny i mamy część backendową i frontendową, no to zwykle to jest już z backendem. Ja bym nawet powiedział, że w moim doświadczeniu, chociaż to też wynika ze specyfiki mojej pracy, zdarzają się projekty, które nie mają frontendu, w których nic nie widać, nic nie jest wyświetlane użytkownikom, tylko tam mielą się jakieś dane, na przykład codziennie w nocy są przetwarzane jakieś dane i są robione jakieś wyliczenia. Tutaj trochę już wszedłem na ten slajd, w tym co mówiłem wcześniej, na backend składa się dosyć szeroki wachlarz problemów, to znaczy bazy danych, o tym już wspominałem, dużo logiki biznesowej tam siedzi, trzeba zadbać o to, żeby kiedy nasza aplikacja będzie wielkim sukcesem, to żebyśmy byli w stanie się przeskalować i przyjąć bardzo dużo nowego ruchu i nowych użytkowników. Backend jest ciekawy, ja zajmuję się nim od ponad 9 lat i póki co końca dla mnie nauki nie widać, więc bardzo dużo wiedzy i całkiem ciekawe zajęcie. OK, dwie literki za nami. Trzecia to C i hasło code review, które tak nie za bardzo występuje w tłumaczeniu na polski. Przegląd kodu ewentualnie, zdarzyło się, że niektórzy mówią. I co tutaj mamy na myśli? W zasadzie pisanie kodu jest pod tym względem trochę podobne do pisania książek, kiedy macie kontrakt z jakimś wydawnictwem, no to przesyłacie fragmenty książki, które później ktoś przegląda. To nie jest tak, że wyślecie pierwszy draft tekstu i on pójdzie już do drukarni i trafi do użytkowników, czyli czytelników. Przy pisaniu kodu jest całkiem podobnie, tyle że osoby robiące te przeglądy to są przeważnie osoby też piszące fragmenty kodu, bardzo blisko działające z tym fragmentem do przejrzenia, no bo trzeba całkiem nieźle wiedzieć, o co chodzi w tym kodzie, żeby być w stanie go przejrzeć, wychwycić jakieś błędy, zasugerować zmiany, czyli można powiedzieć, że w code review robimy taką trochę korektę, trochę też redakcję, ponieważ to, co te sugestie, które programiści
programistom dają, to często nie są błędy, tylko sugestie, jak coś można poprawić, jak coś może jeszcze lepiej działać, jak coś może być nawet bardziej czytelne. I zobaczmy sobie, gdzie w takim całym procesie pracy nad kodem wydarza się code review. No gdzieś tak po środku. Na początku odbywa się różnego typu analiza, trzeba sobie zaplanować, jak ten kod przetestować, jak te zmiany przetestować, i gdzieś po środku jest code review, czyli programistka, programiście albo innej programistce przegląda ten kod, zatwierdza albo daje pewne sugestie. No ale trzeba też tutaj zauważyć, że to wszystko, co się odbywa przed napisaniem kodu, to też jest wsad do samego code review, bo ktoś mógł zapomnieć o wynikach naszej analizy związanej z wymaganiami bezpieczeństwa. I tutaj okazja dla osoby robiącej code review, żeby wychwycić takie rzeczy, które umknęły, i je zasugerować, zanim ten napisany kod trafi dalej do testów. D. Tutaj trochę oszukaliśmy, bo database często tłumaczy się po prostu jako bazy danych, ale to było coś, co łatwo nam było znaleźć na literkę D, czyli database. Czym są bazy danych? W wytwarzaniu oprogramowania mamy dużo danych do zapisu i później do odczytu. Jak składacie zamówienie w sklepie internetowym, najbardziej banalny zawsze przykład, sklepy internetowe, to zamówienie musi się gdzieś zapisać, żeby potem można było je też wyświetlać, żeby można było je jakoś przetwarzać, wysłać kupującemu, wysłać sprzedającemu informację, że wy to kupiliście. No tylko, że w przeciwieństwie do takiego scenariusza, gdzie człowiek działa sobie na swoim komputerze, zapisuje i czyta pliki, no to te dane w przypadku programowania muszą być możliwe do odczytania przez program. Program sam zapisuje te dane i sam odczytuje. W związku z tym one muszą być dosyć precyzyjnie ustrukturyzowane i technologie bazodanowe to w pewnym przybliżeniu po prostu narzucanie pewnej struktury tym danym i struktury są różne. Struktury są tabularyczne, czyli mamy technologię baz relacyjnych, czyli baz SQL-owych, gdzie działamy na tabelach, właściwie jak w Excelu, i tak o tym też sobie opowiadamy w ramach kursu TechMind w moim segmencie backendowym. No i ale są też inne typy danych, inne typy baz danych, inne sposoby modelowania, nadawania struktury danym. Są bazy NoSQL-owe, są grafowe, z którymi akurat miałem do czynienia, które dobrze modelują na przykład sieci społecznościowe, bo trochę gorzej oddać w tabeli te wszystkie połączenia możliwe między uczestnikami sieci społecznościowej niż w takim grafie. Bazy danych również temat backendowy, również pokryty w ramach kursu TechMind. Okej, było już trochę literek, wśród których wszystkie w zasadzie lubią programiści. Programiści lubią bawić się z API i korzystać z API wystawianych przez jakieś gotowe komponenty, lubią działać na backendzie, lubią robić code review. Zawsze ciekawe jest obejrzeć, co ktoś tam wymyślił, i zobaczyć, czy mamy pomysł, jak to zrobić lepiej. Bazy danych też bardzo ciekawy temat i widzę, że mamy pierwszą literkę reprezentującą temat, który już jest mniej popularny wśród programistek i programistów, to znaczy estymaty. To takie tłumaczenie dosyć bezpośrednie z angielskiego, bo po angielsku mówimy o estimates. I
I przez estymaty mamy na myśli tak naprawdę zadawanie pytania programistom, na kiedy coś będzie zrobione, ile to zajmie. No i dlaczego to jest tak trudne w wytwarzaniu oprogramowania? To też jest. To dlaczego to jest takie trudne, jest w zasadzie tak samo trudnym do odpowiedzenia pytaniem, jak to samo pytanie, na kiedy. Moja teoria jest taka, że udzielenie odpowiedzi na pytanie przy programowaniu, ile mi to zajmie, jest tak trudne, dlatego że jako osoby programujące bardzo rzadko robimy kilka razy dokładnie to samo. Kiedy zamawiacie do siebie do mieszkania cyklinowanie podłóg, no to podajecie, ile metrów kwadratowych tych podłóg jest do zrobienia i ta osoba, która będzie się zajmowała cyklinowaniem i potem lakierowaniem parkietu, wiele razy wcześniej zajmowała się czymś bardzo, bardzo podobnym i wie, ile jej to zajmuje. Jest w stanie podać tę estymatę całkiem precyzyjną, a dużo gorzej z programistami, bo bardzo rzadko robimy dokładnie to samo. Jak robimy coś bardzo podobnego, to i tak może coś pójść bardzo nie tak i bardzo często idzie przez złożoność tych systemów, które budujemy. Więc te estymaty podawane przez zespoły programistyczne są zawsze takie zgrubne. Najgorsze jest to, że później tę masę mało precyzyjnych estymat my musimy zsumować, żeby wyliczyć, czy cały projekt zajmie nam teraz pół roku, czy dwa lata. I to jest to najtrudniejsze pytanie. Widzę pytanie od Justyny, czy do estymat powinny być przygotowane flow, makiety UX? Bardzo ciekawe pytanie. Muszę się powstrzymać, żeby za bardzo się na ten temat nie rozgadać, bo żebyśmy zmieścili się w czasie. Taka dosyć precyzyjna rozpiska, jak ma zadziałać to, co jest do zrobienia, czyli flow, jakiś taki ciąg kroków logicznych, które ma zostać zrealizowany, na pewno jest przydatny. Makiety UX, tutaj Justyna ma na myśli takie szkice wstępne, jak będą wyglądały ekrany, nad którymi pracujemy. No i wiadomo, że im więcej wiemy, tym lepiej jesteśmy w stanie wyceniać, ale trudno mi powiedzieć, czy my powinniśmy to wszystko przygotować, dlatego że to przygotowanie już jest pewną pracą, a my często musimy wyestymować, przybliżyć, ile zajmie cały projekt, zanim jesteśmy w ogóle w stanie usiąść do rozpisywania, jak flow działa i przygotowywania makiet. A jeszcze trudniejsze pytanie to czy te estymaty po tym, jak już dużo więcej wiemy, stają się tak naprawdę dużo bardziej precyzyjne. Ogólnie ciężko uzyskać jakąś precyzję z estymatami w wytwarzaniu oprogramowania i póki nie zacznie się uczestniczyć w projektach, to też przyznaję, że trudno wyczuć, czemu to jest tak trudne. Okej, kolejna literka F, frontend, czyli w przeciwieństwie do backendu mamy też w systemach informatycznych frontend i to jest ten interfejs, który widzicie w przeglądarkach internetowych. Nieważne, czy tak jak tutaj na tym rysunku, czy to jest na jakimś dużym ekranie, na komputerze, czy może na telefonie, na tablecie w przeglądarce, póki to jest w przeglądarce internetowej, to nazywamy frontendem. We frontendzie używamy najczęściej takiego zestawu technologii i żeby wyjaśnić te dwa skróty i tę nazwę języka programowania, to wyobraźmy sobie, że to, na co w tej chwili patrzycie, ten slajd, to pojawiło wam się w przeglądarce internetowej, że to jest strona internetowa i zobaczmy,
Jakie aspekty tego, co widzicie, to są te kolejne numerki. Otóż HTML to język, który pozwala zdefiniować strukturę strony. Przez strukturę mamy tutaj na myśli, że to jest nagłówek. Widzicie tytuł na górze z nagłówkiem. Później widzicie coś wypunktowane. I jeszcze tutaj widzicie wklejony jakiś rysunek. A jeszcze jest jakaś tutaj stopka na dole. Więc to jest struktura, z jakich takich logicznych w zasadzie elementów składa się to, co widzicie. Ale to wszystko wyglądałoby mniej atrakcyjnie, gdyby nie miało styli, a style deklarujemy w technologii CSS. Przez style mamy na myśli czcionki, pogrubienie, jakieś fajne efekty jak cienie, tutaj pod tym zeszytem jest jakiś cień, rozmiary czcionek, to jak to wygląda i chcielibyśmy pewnie, tak jak zresztą widzicie, jak przełączam się między slajdami, no to tło mam to same, czcionki są podobne, chcielibyśmy, żeby to było spójne, mimo że często różne strony, a u mnie slajdy mają inną strukturę, nie mają w tym samym miejscu obrazka i tak dalej, to chcielibyśmy mieć taką spójność wyglądu i w tym temacie działamy z użyciem CSS. Ostatnia składowa, najczęstsza frontendu to język JavaScript. Nie wiem, czy mieliście okazję się tego dowiedzieć już. Nie ma nic wspólnego z Javą. Ja akurat jestem programistą Javy i z JavaScriptem tylko ta nazwa w zasadzie łączy Javę. I do czego używamy JavaScriptu? Do bardzo wielu rzeczy, jak się okazało jakiś czas po powstaniu tego języka, ale oryginalnie do wprowadzania takich bardziej dynamicznych zachowań na stronie, nawet tak minimalnie dynamicznych. Nawet obecnie używamy JavaScriptu do tak minimalnie bardziej dynamicznych zachowań, jak wysłanie waszego wypełnionego formularza na jakiejś stronie, kiedy zakładacie konto, albo do pobierania, kiedy korzystacie z Allegro, do pobrania tych wszystkich wyników waszego wyszukiwania. No i to jest w zasadzie frontend. Okej, udało mi się przebrnąć przez technologię, w której mniej działam. Co PM powinien wiedzieć o frontendach? Pyta Michael. Zależy od projektu. Powiedziałbym, że tak na dzień dobry to te hasła pomagają, a później wydaje mi się, że w ramach projektu dopytywać, jak jakieś hasła dosyć często się przewijają. Można też googlować różne hasła, ale nie widziałbym sensu w nauce którejkolwiek z tych technologii, kiedy ma się zamiar być PM-em. Git. To akurat taka technologia, która przewija się we wszystkich projektach, w jakich byłem od początku kariery. I do czego to służy? Jest to system kontroli wersji. Trochę to hasło jeszcze niewiele mówi. Chodzi o to, żeby nie tracić historii zmian w plikach. Tak jak w Wordzie możecie, nie wiem, czy kiedyś z tego korzystaliście, włączyć śledzenie zmian czy sugerowanie zmian, no to Git działa tak domyślnie, że nie da się tak naprawdę nadpisać czegoś w pliku, tak żeby ta wcześniejsza wersja nie była widoczna w przyszłości i to jest taka podstawowa funkcjonalność Gita. Bardziej zaawansowana polega na umożliwianiu równoległej pracy na tym samym kodzie różnym osobom w jednym projekcie, a może czasem różnym zespołom w ramach jednej organizacji. Działa to na zasadzie drzewa. W Gicie mówimy o drzewach i takich rozgałęzieniach. Na samym środku tutaj widzimy pięć tego drzewa, czyli to, jak historia
taka, na której wszyscy mają się opierać, toczy się dalej do przodu, a po drodze zdarzają się odgałęzienia. Ktoś tutaj sobie pracuje nad jakąś małą zmianą, nad małym nowym featurem, nową funkcjonalnością, a potem historia toczy się dalej. W pewnym momencie ta osoba będzie musiała dograć się do tego głównego pnia. Tutaj widzimy przykład, kiedy ktoś zrobił odgałęzienie na jakąś większą funkcjonalność, na którą pracuje, i te kolejne kółka to kolejne zmiany wprowadzane. Pewnie tej osobie będzie potem trudniej jeszcze dograć się do głównego pnia, żeby wydać swoje zmiany. Ok, hardware. Rozmawiamy niby o software'ze i o tym, z czym będzie się mierzył PM przy wytwarzaniu software'u, ale zawsze gdzieś ten software jest uruchamiany na hardware'ze i hardware to właśnie nasza literka H. Czy to jest w chmurze, czy na serwerach firmy, dla której pracujemy, zawsze ostatecznie to jest jakiś hardware i czasem daje się we znaki pod względem jakichś ograniczeń, to znaczy nie ma nasz hardware dostatecznie dużo pamięci, tak samo jak wasze laptopy i komputery osobiste. Gdzieś ostatecznie możemy odbić się od ograniczeń sprzętowych, od ograniczeń pamięci, ale w technologiach chmurowych to na szczęście nie oznacza konieczności dokładania tych kostek z pamięcią, tylko zwykle to jest coś do wyklikania na platformie danego dostawcy chmury. Literka I, czyli interfejs. Interfejs przewijał nam się już na samym początku w API, ale tutaj mamy przez interfejs na myśli to, co widzi ostatecznie użytkowniczka albo użytkownik. Nie taki interfejs do programowania na nim, tylko taki interfejs, który pokazujemy prawdziwym ludziom korzystającym z systemu. Jest to o tyle ważne i o tyle dużo pracy zespoły często poświęcają odpowiedniemu wyborowi tych komponentów, bo w dużej mierze to potem decyduje, czy ktoś będzie chciał w ogóle korzystać z tego, nad czym my pracujemy miesiącami, latami, budując tę wielką górę lodową niewidoczną na backendzie. A jeśli to będzie wszystko brzydkie, jeśli nie będzie czytelne, to nie będziemy mieli użytkowników. Więc interfejs, UI, czyli user interface, bardzo, bardzo ważny aspekt projektów, chociaż aspekt, którym ja się akurat nie zajmuję zupełnie jako backendowiec. JavaScript, tutaj mamy taki trochę gratis z literką J, bo o JavaScriptie już sobie trochę opowiedzieliśmy. Język programowania, on zaczynał głównie w przeglądarce, teraz dużo więcej rzeczy robi się z użyciem JavaScriptu, gry pisze się z użyciem JavaScriptu, jak później zobaczymy, nawet backend pisze się z użyciem JavaScriptu. Bardzo popularna technologia, jeśli mnie pamięć nie myli, najbardziej powszechnie obecnie używany język programowania. To znaczy najwięcej osób jest pracujących na świecie w tym właśnie języku. Następna litera, K jak Kanban. I tutaj wychodzimy trochę z rzeczy związanych z technologią. Bardziej zbliżamy się do takiej tematyki jak estymaty. I czym jest Kanban? Jest to taka technika oparta o tablice, tak jak widzicie tutaj po prawej. Może mieliście okazję słyszeć o takich narzędziach jak Trello albo Asana. One są często wykorzystywane poza kontekstem wytwarzania oprogramowania do organizowania sobie różnych rzeczy, którymi się zajmujecie, kiedy macie na przykład
budowę domu. Mi za jakiś rok będzie się pewnie działa budowa domu, no to żeby to wszystko połapać się w tym wszystkim, co się dzieje. Jednym ze sposobów jest zorganizowanie sobie pracy w takie kolumny stories, czyli rzeczy, czyli historyjki opisujące to, co jest do zrobienia. Później przesuwamy do kolumny naszej to-do, czyli do zrobienia. To, z czego teraz chcemy, ten worek, z którego teraz chcemy brać kolejne rzeczy do zrealizowania. I jak zaczynamy się nimi zajmować, jak ktoś w zespole albo w rodzinie, jeśli to jest projekt rodzinny, jak wyjazd wakacyjny albo budowa domu, to ta osoba zajmująca się przeciąga sobie karteczkę na in progress. Później, tutaj bardziej akurat przy wytwarzaniu oprogramowania, jak skończy, to daje do testów, żeby ktoś zweryfikował, czy to, nad czym pracowaliśmy, działa. No a na sam koniec najprzyjemniejszy moment, kiedy osoba testująca przesuwa karteczkę do działu zrobionych rzeczy. Mniej przyjemny, jeśli musi cofnąć na in progress albo to do, bo to, co ktoś mówił, że działa, to wcale nie zadziałało. Istotne w tej technice jest obserwowanie, czy nam za bardzo nie przybywa rzeczy w toku. Dlatego, że za dużo napoczętej i nieskończonej pracy to jest często sygnał, że coś utrudnia kończenie zadań w projekcie, a jak mamy za dużo zadań w toku, to jesteśmy zablokowani z bardzo wieloma tematami, potem sami się gubimy w tym, ile rzeczy my już ponapoczynaliśmy, zapominamy, o co tam chodziło. W in progress nie powinno być za dużo. Na pewno w projekcie, powiedziałbym, jak jedna programistka albo programista ma cztery rzeczy na sobie, to już jest zdecydowanie źle na in progress. Dwie to jeszcze tak zdarza się. Optymalnie, żeby każdy miał jedną rzecz, którą się zajmuje w danym momencie. OK, po literze K, litera L. Tutaj też trochę oszukaliśmy, nie przetłumaczyliśmy, żeby jakoś wypełnić tę literę L. Library, czyli biblioteka, inaczej. Jak na tym obrazku po prawej widać, to jest często ciężki wybór dla osób programujących, czy coś wynajdować na nowo, bo takie wynajdowanie jest bardzo przyjemne, czy użyć już gotowej biblioteki. Bo robienie rzeczy na nowo, przy tym jak droga jest praca programistów i ile czasu zajmuje, przeważnie się nie opłaca. Kiedy to koło wynajdujemy na nowo, to też prawdopodobnie popełnimy więcej błędów, niż jeśli weźmiemy gotowe rozwiązanie, które ktoś wcześniej zrobił i przetestował. Co na przykład mamy w takich bibliotekach? Bibliotek mamy masę jako osoby programujące do bardzo wielu rzeczy, które są powtarzalne. Żeby podać taki mało abstrakcyjny przykład, to powiedziałbym, że kiedy zakładacie konto na przykład w jakimś systemie i macie podać swoją datę urodzenia, to często nie możecie podać jej po prostu jako zestaw cyfr, tylko wyskakuje wam takie okienko do przewijania kalendarza. Taki kalendarz jest na pewno z jakiejś biblioteki komponentów frontendowych. Takiego kalendarza nie robi nikt przy każdej nowej stronie od zera, bo byłoby to zupełnie nieopłacalne. I nawet możecie zauważyć, że te rzeczy, które są z bibliotek, często wyglądają bardzo podobnie, zachowują się bardzo podobnie. Na backendzie również masa bibliotek do interakcji z bazami danych, No tutaj już nie chcę wchodzić w tematy backendowe, żeby nie musieć za długo tłumaczyć tych przykładów. Okej, fajnie, mamy już literę L za sobą.
Kolejna to M, czyli aplikacje mobilne, które nie są ani frontendowe, ani backendowe. Ja bym powiedział, że troszkę bardziej są frontendowe, ale jeśli są na widowni programiści od mobilnych technologii, to mogą mieć mi to za złe, bo to w zasadzie jest coś innego. Języki, z których korzystamy przy programowaniu mobilnych aplikacji, są trochę bliżej tych backendowych języków. Mamy też technologie pozwalające programować mobilne aplikacje i na Android, i na iPhony z użyciem tego samego kodu, więc to nie jest tak, że programista backendowy jest w stanie od razu programować mobilki, ani, nie pamiętam, czy powiedziałem backendowy czy frontendowy. Mam na myśli, że ani backendowiec, ani frontendowiec nie przesiądzie się tak bardzo, bardzo szybko na pracę na mobilnych aplikacjach. Tutaj ciekawe wykresy, jak historycznie przebiegała śmierć różnych platform mobilnych. Zobaczcie, że jeszcze tak w 2013 roku to trochę było konkurencji dla Androida i iOS-a, ale z czasem to zupełnie wygasło. Między innymi dlatego powiedziałbym, jak te platformy były przygotowane dla samych osób programujących. To nawet nie chodzi o to, ile telefonów z danymi systemami operacyjnymi było sprzedawane. Wydaje mi się, że w dużej mierze dbałość o programistów, żeby było tych aplikacji dużo, żeby komuś chciało się walczyć z tymi bibliotekami i z tymi API do programowania na dane urządzenia. To w dużej mierze decyduje o tym, jak popularne są różne systemy operacyjne na telefony, no bo były takie okresy, że można było sobie kupić telefon z Windows Phone, tylko że w sklepie za bardzo aplikacji nie było. No, kto chce mieć taki telefon, na który nie można praktycznie instalować praktycznie żadnych aplikacji? Ok, M. Nie wiem, co oznacza ten skrót PWE. Joanna, jak napiszesz, co oznacza PWA, to postaram się rozwinąć, bo tutaj nie widzę PWA. Dobra, póki co idę dalej do literki N. I tutaj obiecany backend z użyciem JavaScriptu, czyli JavaScript przedstawialiśmy sobie jako technologię frontendową, ale jest taka bardzo, bardzo szeroko. Progressive Web Apps. Joanna pisze. No tak, to też w zasadzie Joanna wspomina o jeszcze jednym podejściu do dewelopowania mobilnych rozwiązań. Ja akurat nie jestem na bieżąco w tym, jak się przyjmuje ta technologia, ale bardzo ciekawe hasło do zgooglowania. Też będę sobie na pewno sprawdzał w takich miejscach, gdzie patrzę sobie, jak na ile popularność zyskują różne podejścia. Na pewno będę musiał sobie sprawdzić, jak idzie Progressive Web Apps. Node.js, backend z użyciem JavaScriptu. Bardzo popularny framework. To w zasadzie pierwszy framework, jaki mamy w trakcie dzisiejszego spotkania, czyli taką bibliotekę plus. Dużo więcej niż biblioteka komponentów z kalendarzami, bo frameworki narzucają nam, jak sama nazwa wskazuje, całą strukturę tych programów, które piszemy. I Node.js jest takim
frameworkiem, który za dużo nie narzuca tej struktury, ale jednak bardzo rozwinął, bardzo mocno wpłynął na świat backendowy, pozwalając na proste pisanie backendowych aplikacji, czyli tej części serwerowej, niewidocznej, z użyciem języka, który jest najbardziej popularnym językiem programowania. O jak open source software. Nie wiem, czy słyszeliście o to hasło open source. Najczęściej ono chyba pojawia się w kontekście oprogramowania open source, które jest darmowe do zainstalowania. Darmowe są systemy operacyjne oparte o Linuxa, jak Ubuntu na przykład. Programiści dosyć często korzystają z Linuxa u siebie na laptopach, nie z Windowsa, nie z systemu na Maci, tylko z takiego z zupełnie innej rodziny systemów operacyjnych, która z kolei jest bardzo bliska tym systemom, na których uruchamiane są aplikacje backendowe. Stąd ta według mnie większa popularność wśród programistów, bo pozwala, kiedy mamy Linuxa na laptopie, pozwala nam to mieć na laptopie coś bardziej zbliżonego do tego środowiska, na którym zostanie ostatecznie uruchomiona aplikacja, nad którą pracujemy. Co specyfikuje, co wyróżnia oprogramowanie open source? To jest takie trochę nieintuicyjne podejście, gdzie ludzie pracujący nad kodem potem dają komukolwiek, każdemu, kto ma na to ochotę, możliwość zajrzenia pod maskę, a nawet wprowadzania i proponowania jakichś swoich zmian w tym kodzie. Wydawałoby się, że taka organizacja nie ma prawa bytu, że ludzie nie będą poświęcali własnego czasu na dbanie o kod, który jest, na którym nie można zarobić, a jednak okazuje się, że jest dużo osób zainteresowanych udzielaniem się przy tego typu projektach. Produkcja. Trochę to, o czym przed chwilą mówiłem, kiedy mówiłem o podobieństwie laptopa do środowiska, na którym ostatecznie zostanie uruchomiony projekt. Przez produkcję zespoły programistyczne mają na myśli to miejsce, gdzie zostanie uruchomione rozwiązanie, nad którym pracujemy, i udostępnione prawdziwym użytkownikom, nie testerom wcześniej na środowiskach testowych, nie innym deweloperom na jakimś środowisku deweloperskim, ale na tym ostatecznym środowisku i zanim zmiany, nad którymi pracują zespoły programistyczne, trafią na takie środowisko, to przechodzą dużo wcześniejszych etapów. Release'ujemy, tak jak tutaj widać w takiej pętli, na środowiska testowe, a później dopiero wydajemy rzeczy na produkcję. A co się odbywa na środowiskach testowych? Tutaj odpowiedź jest w akronimie QA. QA to Quality Assurance i tak najczęściej nazywamy zespoły zajmujące się testowaniem zmian wprowadzanych przez deweloperów. I Quality Assurance uczestniczy w całym takim cyklu też projektowania, testowania, wydawania zmian. Udziela się też przy supporcie, czyli ostatecznym dbaniu o to, żeby na produkcyjnym środowisku rzeczy działały tak, jak mają. W całym tym cyklu QA, najczęściej zespół QA najczęściej występuje przy testowaniu. Temu poświęcają najwięcej uwagi.
No i jeśli kiedyś myśleliście, że jakieś aplikacja, z której korzystacie, dużo wyrzuca błędów, słabo działa, no to nigdy nie widzieliście aplikacji, zanim ona trafi na środowisko produkcyjne dla ostatecznych użytkowników, bo na tych wcześniejszych środowiskach deweloperskich i na środowiskach testowych, gdzie zespół QA dostaje rzeczy do przetestowania, no to tam dopiero rzeczy potrafią nie działać i zachowywać się w tajemnicze, trudne do wyjaśnienia sposoby, a osoby z działu QA cierpliwie opisują programistom, w jaki sposób tym razem coś nie zadziałało i wyszukują błędy z dużo większą pieczołowitością, niż programiści byliby w stanie sami to zrobić, dlatego że programiści ostatecznie chcą, żeby rzeczy zadziałały. Siedzimy i pracujemy nad kodem, który ma zapewnić, że spełnimy oczekiwania pokładane w naszym zespole. Nie chcemy, żeby to przestało działać, dlatego dobrze, że są takie osoby z działu QA, których głowa w tym, żeby jakoś znaleźć dziurę w tym, nad czym my pracujemy, dużo wcześniej niż to trafi do ostatecznych użytkowników. Refactoring, czyli hasło na R, na które często PM-om w zespole włos jeży się na głowie, dlatego że kiedy programiści zaczynają wnikać w refactoring, to nie robią zmian w kodzie, które dostarczą jakieś nowe funkcjonalności, tylko kod, tak mówiąc, upraszczając, upiększają. Refaktorują, nie zmieniają tego, jak zachowa się kod, tylko poprawiają to, jak jest zaprojektowany, poprawiają, jak wygląda, ale sęk w tym, po co to robią, kiedy refaktorują. Otóż po to, żeby ten ładniejszy kod był dużo łatwiejszy do dalszego wprowadzania zmian, ponieważ pracując nad kodem, my bardzo rzadko tylko dopisujemy nowy kod. My ciągle zmieniamy to, co wcześniej już napisaliśmy, i refaktorując, dbamy o to, żeby ten nasz wcześniejszy kod był łatwy do wprowadzania dalszych zmian, do dodawania nowych funkcjonalności. Bez refaktoringu będziemy widzieli, że coraz trudniej i trudniej nam idzie dalsza praca, coraz ciężej nam się wprowadza zmiany i te estymaty, które wcześniej podawaliśmy, że coś nam zajmie 2 dni, no to bez refaktoringu po drodze później okazuje się, że to nam zajmuje nie 2 dni, a dni na przykład 10, dlatego że nie przewidzieliśmy tego, że kod będzie dalej musiał się zmieniać. Także bez refaktoringu słaby los raczej czeka projekt na pewnym etapie. No i trzeba przełknąć to, że czasem nic nowego nie wynika na dany moment ze zmian, nad którymi pracują programiści. SDLC, kolejny akronim na naszej drodze, czyli Software Development. O, akurat L się tutaj zgubiło, to jest life cycle, jeśli dobrze pamiętam, czyli takie koło, jakim toczy się wytwarzanie oprogramowania. W ramach kursu TechMinds jest cały segment albo 2 segmenty na ten temat, gdzie szerzej opowiadamy sobie o każdej składowej. Najciekawsze jest to, że w najpopularniejszych obecnie podejściach to nie jest tak, że na początku projektu raz planujemy wszystko, tylko bierzemy sobie jakieś wycinki pracy do zrobienia, planujemy ją, analizujemy, co tam jest do zrobienia, robimy designy, jak na przykład te makiety wspomniane wcześniej w komentarzach, implementujemy, czyli piszemy kod, testujemy i ostatecznie rzeczy przesuwają się do fazy utrzymania, jeśli się udały. Dlaczego nie zaplanujemy wszystkiego od razu? Dlatego, że kiedy zaimplementujemy, przetestujemy i wydamy coś na produkcję,
to zawsze możemy się czegoś nowego dowiedzieć. Jak funkcjonalność, na którą pracowaliśmy, trafi do użytkowników, to możemy zobaczyć, czy ktoś w ogóle jest zainteresowany tym, nad czym my pracowaliśmy. Możemy zbierać sobie dane na temat tego, jak ludzie korzystają z tego, co robimy, czy jest zainteresowanie, albo też, czy może z informacji zwrotnych od użytkowników dowiedzieliśmy się, że trzeba pójść troszkę w innym kierunku, bo jakieś nasze wcześniejsze założenia były zbyt ambitne. Te jak token. Token to jest, jak dobrze pamiętam, po angielsku po prostu żeton. Taki żeton jak w salonie z automatami do gry. Nie wiem, gdzie jeszcze teraz występują żetony. Od jakiegoś czasu nie miałem styczności z żetonami. Ale to, jak działają żetony przy automatach do gier, to jest w zasadzie to, jak działają też w oprogramowaniu. To znaczy przychodzimy do naszego systemu informatycznego czy do naszego salonu z automatami do gry z czymś, na przykład z pieniędzmi albo z naszą parą użytkownika i hasła, i w zamian, kiedy damy coś temu systemowi, na przykład użytkownika i hasło, dostajemy taki żeton, z pomocą którego później możemy dalej działać w systemie. No, ponieważ mówimy o oprogramowaniu, to taki żeton nie jest jakimś fizycznym krążkiem, którego używamy, tylko jest takim, jak tutaj po lewej widzicie, ciągiem znaków, nie do odszyfrowania przez człowieka, przy czym ten ciąg znaków to nie są dane zaszyfrowane, tylko zakodowane. Jest to taki skrót danych, które tutaj akurat widzicie po prawej. Ta czerwona sekcja to są technikalia na temat tego, co to jest za token, a pod spodem widać, co faktycznie jest w tym tokenie, czyli tutaj akurat, no, trudno powiedzieć, co to za dane. SUP, powiedzmy, że to jest jakiś identyfikator człowieka, może na przykład jego PESEL jest zaszyty w tym, chociaż PESEL akurat dana wrażliwa, trochę słabo strzeliłem. Powiedzmy, że to jest jakiś login użytkownika. O, powiedzmy, że ktoś ma taki szalony login. Ja akurat mi się zdarzyło do banku mieć takie cyfrowe loginy. No i tutaj zaszyta jest też, jak nazywa się ta osoba i jeszcze jakaś dodatkowa informacja potrzebna do dalszego działania w systemie. No i o tokenach dużo mówią programiści w zespołach, że coś tam w tokenie jest źle, że sprawdzę w tokenie. Tokeny to są po prostu takie żetony wydawane przez system z zaszytą pewną informacją. Po literce T, literka U, czyli UX, kolejny akronim, ostrzegałem na samym początku, że będzie trochę akronimów. UX to User Experience, czyli jak doświadcza użytkownik naszego systemu. Tutaj widzimy, jak takie doświadczenie może wyglądać, że ktoś sobie otworzy aplikację, musi się zalogować, coś się wyświetli i tak dalej, może przechodzić do innych ekranów. To jest UX i UX często idzie w parze z UI-em. To znaczy przez UI, jak wcześniej mówiliśmy na slajdzie z hasłem interface, to jest ta część wizualna, kolory. Tutaj mamy zatrudnionego grafika, który zna się na rozmieszczaniu rzeczy odpowiednio, na layoutie na danym ekranie, zna się na czcionkach. Z kolei UX bardziej skupia się na tym, żeby użytkownicy wiedzieli, w co po kolei klikać, żeby nie gubili się w tym systemie, nad którym pracujemy. Visual Studio. Tutaj
mimo nazwy, nie ma nic wspólnego ani z UI, ani z UX. To jest edytor, w zasadzie można powiedzieć, że jest to edytor do kodu. Widzę pytanie na U, ale skończę na początku ten slajd Visual Studio. Jest to edytor do kodu, bardzo rozbudowany edytor do kodu, z którego korzystają często programiści. Jest kilka takich edytorów i różni programiści mają różne preferencje. No a bez takiego rozbudowanego edytora edytowanie tekstu byłoby dosyć uciążliwe, bo błędy w tym, jak my używamy języka programowania, wychodziłyby dużo za późno. Taki edytor tekstu, IDE, Integrated Development Environment, podkreśla błędy, pozwala uruchamiać tak lokalnie na laptopie aplikację, nad którą pracujemy. Ja nie wyobrażam sobie zupełnie pracy bez IDE. Pytanie na literkę U widzę od Urszuli. Czy programiści wolą otrzymywać prototypy czy makiety? Powiedziałbym, że zależy, którzy programiści. No ale to bardzo ogólnie odpowiedziałem. Zależy w jakiej sytuacji, bo przez prototypy pewnie Urszula ma na myśli coś, w co przez prototypy zwykle mamy na myśli coś, w co można klikać, to znaczy taki zestaw ekranów, które tak naprawdę nic nie robią, tylko można tak przez nie klikać, jak tutaj widzimy na tym rysunku. Makiety z kolei to są same te ekrany, bez możliwości klikania. Ja takie najczęściej rozróżnienie widziałem. No i powiedziałbym, że prototyp może być bardziej przydatny dla backendowców, nie, w zasadzie dla frontendowców, żeby wiedzieli, jak to ma działać i czy to się spina, ale dla backendowców też, żeby trochę zrozumieć, jak ktoś ma korzystać, jaka logika stoi za tymi ekranami. Kwestia jest tylko taka, że zrobienie prototypów to jest trochę większy nakład pracy niż samych makiet. W prototypach jest po prostu więcej informacji też zawartej, więc może powiedziałbym, że wtedy, kiedy robi się nieoczywiste to, jakie są połączenia między tymi różnymi ekranami, to prototypy się przydadzą. A jeśli zespół już od dawna pracuje nad tym projektem i rozumie te wszystkie interakcje między programami, no to makiety są zwykle wystarczające. Visual Studio było, web deweloperzy. Co mamy na myśli, kiedy mówimy web deweloperzy? Powiedziałbym, że dużo rzeczy mamy na myśli i frontendowców, i backendowców, i też osoby full stackowe. To hasło nam się wcześniej nie pojawiło. Przez full stacków mamy na myśli osoby robiące i frontend, i backend w danym systemie. I web deweloperzy pracują nad aplikacjami, które ostatecznie są wyświetlane w przeglądarkach internetowych, pracują te aplikacje w sieci, są dostępne przez sieć, przez przeglądarki internetowe, także bardzo, bardzo szerokie pojęcie. Na pewno osoba pracująca nad grami, chociaż też są gry dostępne przez internet, ale ktoś opracowujący grę jako taką nie jest już tak bardzo web deweloperem, ale web development to jest chyba ta dziedzina, w której jest najwięcej pracy programistycznej. Okej, widzę pytanie od Idy. Full stack jest potrzebny w moim projekcie, gdzie nie ma budżetu na dwóch front i back. O, bardzo, bardzo ciekawe pytanie. Ja bym powiedział, że to nie jest kwestia budżetu, tylko czy ta osoba to zniesie. Czy poziom złożoności
tego, co dzieje się w projekcie, będzie, czy na tyle nie jest już złożone to zachowanie na frontendzie i na backendzie, że ta osoba będzie przeciążona. Dużo osób też zostaje full stack deweloperami, dlatego że chce się uczyć nowych rzeczy, to znaczy była przez jakiś czas tylko ta osoba frontendowcem, ale chce wejść też w tę pozostałą tematykę. A poza tym, jak w zasadzie jak budżet jest mały, jak projekt jest bardzo mały, to może się też zdarzyć, że musimy zacząć od tylko jednej osoby programującej, ale nie wiem, czy to jest najczęstszy scenariusz, no bo mamy jeszcze taki, jeszcze mamy takie, taką możliwość IDA, żeby wziąć na pół etatu backendowca i na pół etatu frontendowca. Więc ten budżet to nie wydaje mi się, że jest ostatecznie decydujący, tylko to jaki zestaw osób najlepiej nam w danym projekcie zadziała. XML. Tutaj tak trochę dla zabawy w zasadzie wkleiliśmy te skomplikowane definicje, standard konstruowania języków znaczników dla hierarchicznie ustrukturyzowanych danych, ale najłatwiej to wyjaśnić na przykładzie. Jest to język, którego tutaj możecie się nauczyć. Te słówka są, te słówka w nawiasach, w tych nawiasach, nie wiem jak one się nazywają, nawiasy mniejszy, większy. Te słówka są zależne od tego, co dokładnie reprezentuje dany plik w XML-u i w tym przypadku chcemy sobie w taki ustrukturyzowany sposób, tak jak mówiłem na początku przy bazach danych, komputery nie przyjmują danych, słabiej przyjmują dane nieustrukturyzowane, a XML jest jednym ze sposobów narzucenia sobie takiej struktury. Te znaczniki tutaj, one jak widzicie wszystkie mają swoją parę w XML-u, to znaczy zaczynamy notatkę, a tutaj notatka na końcu się kończy i kończenie to jest właśnie ten slash. Tutaj zaczynamy, do kogo jest ta notatka, a tutaj kończymy, do kogo jest ta notatka i tak dalej. Od kogo, jaki jest nagłówek i jaka jest zawartość, jakie jest ciało tej notatki. Do bardzo podobnych zastosowań używamy też YAML-a. Nie pamiętałem tego, że jak rozwija się ten akronim, tutaj też ta długa definicja wklejona, żeby pokazać później, jak łatwo to wyjaśnić na przykładzie, czyli YAML Ain't Markup Language. Trochę inny sposób na oddawanie danych, które muszą mieć zachowaną pewną strukturę. I tutaj zobaczcie sobie użycie YAML-a na dokładnie tym samym przykładzie. YAML działa na zasadzie wcięć. Nie musimy tego, co zadeklarowaliśmy tutaj, że jest notatką na koniec, domykać, tylko kiedy mamy wcięcie po node, to wszystko, co jest wcięte, jest po prostu częścią. Node pod from też moglibyśmy mieć później dalsze wcięcia, gdybyśmy chcieli podawać na przykład i imię, i nazwisko tej osoby, która napisała notatkę. A tutaj widzę, że zabrakło nam jeszcze tego fragmentu, więc od razu sobie poprawmy. Bo w każdej linijce chcemy mieć klucz i wartość, czyli do kogo i wartość, od kogo wartość, nagłówek, ciało, zawartość i wartość tej zawartości. Także tyle o YAML-u. Widzę, jeszcze pojawiło się nowe pytanie. Jedno pytanie od Michała. Czym różni, o ile się różni DevOps od backend deva?
czy zwyczajnie DevOps to człowiek od backendu? Bardzo fajne pytanie. Zastanawiam się, od czego zacząć odpowiedź. Mylące jest trochę to, że osoby pracujące na backendzie często też wchodzą w tematy DevOpsowe, ale równie często mamy w projektach osobne osoby, kogoś innego, kto zajmuje się tematami DevOps i backendowymi. I zastanawiam się, jak najłatwiej wyjaśnić, czym na przykład zajmują się DevOpsi. I tutaj w tle przesuwam sobie nasze wcześniejsze slajdy, czy mam dobry przykład na to. Na przykład wtedy, kiedy mówiliśmy o produkcji, DevOpsi zajmują się czasem tą sprawą wydawania na produkcję, czyli w takim cyklu tutaj programiści backendowi zajmują się pisaniem tej logiki przetwarzania danych, tej logiki, która ma działać w aplikacji. Przez logikę mam tutaj na myśli takie rzeczy, wracając do sklepu internetowego, logiką będzie to, że jak ktoś dokona zakupu w sklepie, to później sprzedający dostanie informacje o tym zakupie i może dalej zająć się wysyłką. To jest ta logika backendowa. Z kolei to, czym zajmuje się osoba DevOpsowa, czyli DevOps to jak dobrze pamiętam, skrót od Development Operations. Osoba DevOpsowa zajmuje się z kolei tym, żeby ta logika, nad którą pracują backendowcy, trafiła na środowisko testowe w jakiś zautomatyzowany sposób, bo my kodu nie wrzucamy, nie kopiujemy plików z kodem i nie wrzucamy na środowisko testowe i produkcyjne, tylko te procesy wydawania zmian, wydawania kolejnych wersji, to jest na przykład coś, czym zajmują się osoby odpowiedzialne za DevOps. Czyli to słówko operations, tak jak często jest używane w przypadku, powiedzmy, banku, gdzie mamy osoby, które zajmują się interakcją z klientem, ale mamy też cały back office zajmujący się operations, czyli tym wszystkim, co musi się odbyć w związku z realizacją usług dla klientów. A nie jest tak, że samym wydawaniem na produkcję zajmują się admini, a DevOps to ktoś, kto umie i w backend, i w produkcję. No tak, można też tak powiedzieć, Karina, tylko to wydawanie na produkcję, to był pierwszy przykład, jaki przyszedł mi do głowy, jaki znalazłem na tych slajdach, ale w zasadzie też nie do końca precyzyjnie powiedziałem, jaką część wydawania na produkcję mam na myśli, bo nie chodzi mi o kliknięcie w guzik, że teraz wysyłamy na produkcję, tylko o przygotowanie tego guzika, żeby był w ogóle taki guzik, który kiedy o tym zdecydujemy, to coś trafi w ciągu kilku minut na jakieś środowisko testowe albo trafi w kilka minut na środowisko produkcyjne, jeśli bardzo wszystko jest dobrze przygotowane i może się zadziać w kilka minut i też nikt nie musi złożyć swojego podpisu, że teraz idziemy na produkcję z tym kodem. Więc DevOpsi często przygotują adminom coś, z czego admini potem mogą korzystać. Przygotują im te przyciski, a masz, Karina, rację zdecydowanie, że zaczyna się dyskusja. Dobrze, że już tylko jedna literka nam została.
Zgadzam się z tobą, Kaina, że DevOpsi rozumieją też ten backend, no bo żeby przygotować te przyciski, to do wydawania na produkcję, to muszą rozumieć, co jest do wydania na produkcję. A Release Manager, tak, tu Joanna, miałem na myśli tę osobę, która może musieć złożyć podpis, że tak, to jest ten zestaw funkcjonalności, z którym teraz ruszamy. I jak całe środowisko do wydawania zmian jest tak elegancko przygotowane, to ten Release Manager też może mieć ten przycisk do kliknięcia, bo admin może nie mieć przycisku, tylko na przykład jakieś komendy w terminalu, w czarnym oknie tajemnicze komendy do wykonania, to może być ten przycisk przygotowany przez DevOpsów. Ale coraz rzadziej się zdarza, żeby to były czarne ekrany. Została nam ostatnia literka, zero, tak jak piszą admini, dzięki, że dotrwaliście już przez tę ponad godzinę, ale myślę, że całkiem niezły wynik, jak na przejście przez cały alfabet w takim czasie. Na Z znaleźliśmy zeros, czyli zera po polsku. Zero, kiedy zaczniecie mieć do czynienia z wytwarzaniem oprogramowania, to zdziwicie się, w jak wielu miejscach zero jest traktowane jako pierwsza liczba zamiast jedynki. Przy programowaniu przeważnie, kiedy mamy listę jakichś elementów, to pierwszy element z tej listy jest elementem zerowym, a nie pierwszym. I jest to coś, do czego trzeba się przyzwyczaić, może nie w dokumentacji, z którą działacie jako project managerowie, może nie w interfejsie użytkownika. W interfejsie użytkownika wyświetlimy numerację od 1, ale już releasy, o których przed chwilą bardzo fajnie sobie podyskutowaliśmy, releasy pewnie zaczną się od zera. Będzie jakiś release wersji 0.1.0. Tak, pacjent zero, jak pisze Magdalena. No faktycznie w... Dobrze, nie będę wchodził w temat pacjenta zero, bo już do mnie dotarło, co to za temat. Często zaczynamy numerację od zera jako programiści i to jest na początku całkiem zaskakujące. Ciężko się przyzwyczaić, że coś, co ma numerek 2, jest trzecim elementem, a nie drugim elementem. Super. Literka Z ostatnia, tak jak piszą admini, pewnie dzięki jakimś DevOpsom. Dziękujemy, że byliście z nami, że dotrwaliście do końca. Przypominam, jeśli kogoś nie było na samym początku, że z okazji dzisiejszego webinaru mamy promocję na dwa kursy w ramach tego, co oferuje firma IMPM, to znaczy w zasadzie promocję na jeden kurs, gdzie z tym kodem dostaniecie drugi kurs w gratisie. Jak od razu zapłacicie i użyjecie tego kodu, kupując kurs TechMind, czyli dwa miesiące solidnej pracy, chyba dwa razy w tygodniu, dwa wieczory w tygodniu przez dwa miesiące, żeby poznać tematykę techniczną, konieczną PM-om, to w gratisie też ten drugi kurs da PM, który ma formę również wykładów, ale z tego co wiem, mocniej stawia na warsztaty. Każdy ma swojego opiekuna, doświadczonego PM-a i realizuje takie zadania warsztatowe, którymi potem można się pochwalić, startując do rekrutacji w jakiejś potencjalnej pracy. Kod ważny do jutra, kod COMBO. Bardzo polecam. I co? A to jest slajd, którego nie użyłem, bo nie zauważyłem go. No, jeśli chodzi o to, dla kogo jest kurs TechMind. Czyli w zasadzie dla większości osób, które dzisiaj wpisywało na początku swoje numerki. I tutaj też trochę już o tym wcześniej wspominałem, co w ramach kursu TechMind.
dużo, dużo szerzej, tak żeby w takiej formie, żeby to było naprawdę wystarczające do podjęcia pracy w IT. Opisano te różne tematy, które dzisiaj się przewijały, ulubiony DevOps, mobilka, frontend, backend, kontrola wersji, czyli Git. I mam nadzieję, że z niektórymi z Was zobaczę się na tym kursie. Chyba na czat wcześniej były już wrzucane linki do kursu i do zakupu. A na tę chwilę bardzo Wam dziękuję. Dziękuję za super pytania po drodze. Przyznam, że nie było żadnych pytań takich zupełnie bez sensu, a to mi się często zdarzało na konferencjach technicznych, że ktoś przychodził z jakimiś pytaniami, których totalnie nie rozumiałem. Także dzięki Wam bardzo, że poświęciliście ten czas, że jak widzę po pytaniach z uwagą wysłuchaliście tego, co na dzisiaj przygotowaliśmy i jesteśmy otwarci nadal w czacie na jakąś informację zwrotną, na feedback, jak wam się podobało to, co przygotowaliśmy. I myślę, że to dzisiaj, na dzisiaj tyle. Nie widzę, żeby więcej pytań spływało, także będziemy się żegnali i do zobaczenia na kursach.